Małgorzata Parys, dzień dobry, zapraszam na program Gość Dnia, a dziś z nami jest specjalista od żywienia. Doskonale Państwo znają Dominikę Czubaszek, dietetyk kliniczny i sportowy. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Mamy początek marca, początek wiosny. Niektórzy z nas już robią porządki w szafie, zmieniają garderobę z zimowej na letnią i okazuje się, że w niektóre ubrania się nie mieścimy. Jest to ostatni dzwonek, aby zrobić formę na lato i o tym będziemy dziś rozmawiać. Jak zdrowo się odchudzać? Jak zdrowo się odchudzać? To jest bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim najpierw musimy przemyśleć, jaki czynnik spowodował to, że mamy zwyżkę tej masy ciała i ten czynnik po prostu wyeliminować. Jeśli chodzi o kwestie żywieniowe, zawsze warto sobie prowadzić taki dzienniczek, indywidualnie zapisywać przez okres tam 5 dni, tygodnia, co żeśmy spożyli i co żeśmy wypijali, dlatego że te małe grzeszki mogą się pojawiać też między posiłkami, jakieś laty, coś do tego laty i tak dalej, więc wypisujemy sobie wszystko na karteczce, siadamy, analizujemy i tutaj już możemy na początku wychwycić, co może okazać się, że jest nie tak. Drugim czynnikiem okołożywieniowym jest kwestia naszej aktywności fizycznej, spontanicznej, niespontanicznej, tej zaplanowanej bądź nieplanowanej. Czym jest spontaniczna aktywność fizyczna? To ta taka podstawowa nasza aktywność fizyczna, która wynika po prostu z ruszania się na co dzień. Jest to robienie tak zwanych kroków, po prostu chodzenie, jest to praca. Niektóre osoby mają pracę siedzącą, tak jak ja, tak jak ty, więc te osoby mają troszeczkę gorzej, muszą sobie szukać tej aktywności fizycznej spontanicznej w postaci chociażby spacerów. Chodzi ogólnie o ruch, tak? O wprowadzanie ciała w ruch. Może to być trening też zaplanowany, jak najbardziej też korzystny. Tutaj zaleca się przynajmniej 3 takie jednostki treningowe w tygodniu, jeśli chcemy być tylko zdrowi, jeśli chcemy redukować, należałoby zwiększyć ich ilość. To samo tyczy się tej spontanicznej aktywności fizycznej, która no niestety nie pojawia się już u nas na co dzień. No dlatego, że się po prostu przestaliśmy ruszać. Wszystko jest zautomatyzowane, zmechanizowane, wszędzie jeździmy autem, nie wchodzimy po schodach, wjeżdżamy windami, mamy roboty sprzątające, więc tu musimy się zastanowić, ile tej aktywności na co dzień my mamy, bo często okazuje się, też można zakupić sobie urządzenie elektroniczne, które będzie nam mierzyć, tak, nasze kroki, teraz dość popularne różnego rodzaju smartwatche. I nie tylko zegarki pomiarowe, zwykłe, chociażby takie też na nadgarstek opaski, więc one też nam mogą mniej więcej przybliżyć to, ile my się ruszamy na co dzień. Więc jak już będziemy mieli taki, że tak powiem, spis tych posiłków i będziemy widzieli, ile się ruszamy, no to warto by było sobie wyliczyć nasze zapotrzebowanie energetyczne. Mamy kilka wzorów dostępnych, które mogą nam pomóc, ale nie zawsze się sprawdzają, dlatego że taki ogólnodostępny wzór z Harrisa Benedicta, Który można sobie wprowadzić swój wiek, wzrost oraz masę ciała. On nam mniej więcej wyliczy, jakie jest to nasze zapotrzebowanie, ale niestety nie jest to do końca miarodajne, dlatego że wzór bierze pod uwagę naszą całkowitą masę ciała. Nie bierze pod uwagę tego, ile mamy tkanki tłuszczowej, a masy mięśniowej. A zawsze osoba, która będzie miała większą ilość masy mięśniowej, potrzebuje więcej tej energii, dlatego że ta energia jest niezbędna dla naszych pracujących mięśni w bardzo dużej ilości, więc ja tutaj zalecam wyliczyć sobie zapotrzebowanie na podstawie wzorów, które biorą pod uwagę beztłuszczową masę ciała, zrobić sobie taką analizę na siłowni, bądź są już dostępne takie wagi, można sobie już kupić w różnych takich dyskontach, które też nawet... na różnych eventach są dietetycy, gdzie można skorzystać. Dokładnie, zrobić sobie taką analizę, no mówię, większość dietetyków też ma taką ofertę u siebie w gabinecie, zobaczyć, ile mamy tej beztłuszczowej masy ciała, podstawić pod odpowiedni wzór, który też znajduje się, możemy go bez problemu znaleźć w internecie i wtedy on nam wyliczy nasze zapotrzebowanie energetyczne, ale to minimalne, czyli to jakbyśmy mieli cały dzień leżeć i pachnieć. I teraz do tego musimy dodać nasz współczynnik aktywności fizycznej, przy czym tam mamy wskaźniki od 1-2 osoba leżące do 2-4 osoba bardzo aktywna fizycznie, to też jest ciężko oszacować, no więc ja z reguły daję niższy ten współczynnik aktywności fizycznej, jeśli ktoś nie jest w stanie do końca określić się, ile tej aktywności fizycznej ma i możemy to przemnożyć przykładowo u statystycznego Kowalskiego razy 1,4 i mamy jego zapotrzebowanie całkowite energetyczne. No jak już mamy to zapotrzebowanie energetyczne, no to teraz warto było się zastanowić, ile nam się tych makroskładników znależy, tak? Mamy białka, tłuszcze i węglowodany. No wszystkie te 3 składniki są niezbędne i muszą być w odpowiedniej ilości dostarczone, żeby warunkować pracę prawidłową naszego organizmu. Nie? I tutaj wiadomo, zapotrzebowanie dla osób, które nie są zbyt aktywne fizycznie, po to tylko, żeby utrzymać tą masę ciała,
wynosi mniej więcej na białko około 1 gram na kilogram. Ja zawsze daję na beztłuszczową masę ciała. Jednak zawsze, jeśli chcemy redukować, zwiększam udział białka w diecie, dlatego że białko bardzo fajnie wpływa nam na sytość, przy czym ma bardzo wysoki efekt termogenny, to znaczy, że jeśli jemy to białko, to potrzebujemy znacznej ilości kalorii też, żeby je spalić. Tak? Przykładowo, jeśli jemy 100 kalorii z białka, no to 25 kalorii około będzie przeznaczone na jego strawienie, więc po prostu opłaca się. Mhm. Oczywiście wszystko jest zależne od stanu fizjologicznego. No właśnie, bo jak jest mamy... jakaś granica górna, której nie oczywiście, powinniśmy przekroczyć? Górna granica mówi się o 3 gramach, tak? Ale to jest już u osób, które trenują naprawdę sporty ciężkie, ciężary i tak dalej, no ale tu trzeba, no i trzeba zaznaczyć też, że to, o czym ja teraz mówię, to dotyczy osób zdrowych przede wszystkim, tak? Jeśli jesteśmy chorzy, to nie zabieramy się w ogóle za żadną redukcję, dlatego że każda choroba jest pewnego rodzaju stresem dla organizmu, a już wysoki stres pochodzący z choroby plus dodatkowo redukcja też jest stresem dla organizmu. Generalnie może nawet uniemożliwić tą redukcję, bo wpływa na pewne ośrodki, na pewne hormony i tak naprawdę może być nam ciężko. Więc jak już sobie wyliczymy to białko, to wiadomo, przynajmniej 3 gramy na kilogram masy ciała powinno być tych węglowodanów, oczywiście w zależności od tego. Czyli nie ograniczamy węglowodanów? Nie, nie ma takiej potrzeby. Węglowodany to nasze główne źródło energii dla pracujących mięśni, dla naszego mózgu, dla naszych erytrocytów. W zasadzie one się tylko węglowodanami, glukozą w zasadzie odżywiają, także nie ograniczamy tego. Oczywiście w zależności od tego, jaki sport sobie włączamy, bo jeśli włączamy sporty wytrzymałościowe, należy tego białka, węglowodanów zwiększać ich udział, tak? W diecie u sportowców wytrzymałościowych nawet niejednokrotnie jest to do 12 gram na kilogram masy ciała. To są straszne ilości, tak? Nie idzie tego dostarczyć nawet ze zdrowymi produktami. Ja raczej idę w kierunku obcinania tłuszczy, jeśli jesteśmy na redukcji, dlatego że jest pewna niezbędna ich ilość, która oczywiście będzie warunkować pracę naszego organizmu, prawidłową, przede wszystkim hormonalną, bo hormony powstają z tłuszczy. No ale tutaj, jeśli troszeczkę je przytniemy, to organizm będzie sięgał po nasz tłuszcz jako materiał zapasowy, który jest potrzebny. No i co najważniejsze, musimy wygenerować deficyt. Jaki deficyt? No, chcemy tej redukcji takiej fizjologicznej, która nie będzie wpływać negatywnie na nasz układ hormonalny i cały organizm, więc mniej więcej wynosi ona około 0,5% do procenta naszej masy ciała w skali tygodnia. Chcielibyśmy, żeby to było tylko z tkanki tłuszczowej, oczywiście ubytek. Nie zawsze tak się udaje. Tak? Warto podkreślić, że na początku tracimy wodę. Nie, to jeśli obetniemy węglowodany, to tak. Jeśli nie obcinamy węglowodanów, to niekoniecznie. Co ważne, na przykład jeśli ktoś waży 80 kg, no to powinien się spodziewać tej redukcji, jeśli chodzi o 0,5% masy ciała, około 400 g z tkanki tłuszczowej na tydzień. I to jest wartość fizjologiczna prawidłowa, bo często pacjenci przychodzą i mówią, a schudłem tylko kilogram, półtora, ja mówię, jakie tylko, tak? Jeśli ktoś nie potrafi sobie wyobrazić, jak wygląda tkanka tłuszczowa, no to ja zawsze mówię, kilogram tkanki tłuszczowej to jest około 5 kostek smalcu, więc zawsze można pójść i sobie obejrzeć, jak to wygląda. To jest bardzo duża ilość. Żeby schudnąć kilogram tkanki tłuszczowej, trzeba wygenerować deficyt z rzędu 7600 kalorii. To są ogromne ilości. To jest około 20, w zależności od intensywności oczywiście, jednostek treningowych. Przy czym trzeba też zaznaczyć, że na tych intensywnościach wyższych, czyli na treningach wytrzymałościowo-siłowych, spalamy większą ilość energii niż na treningach siłowych. Jednak ich połączenie ze sobą, zarówno treningów cardio, jak i siłowych, daje nam największe efekty. I zawsze, jeśli włączymy do diety, do redukcji zaplanowanej trening, dodatkowo możemy się spodziewać szybszych efektów, bo mówię, ja tak zakładam z diety, tak? Ale jeśli my pogłębimy te deficyty dzięki aktywności fizycznej, możemy mieć dwa razy tyle, więc nie będzie około 2 kg na miesiąc, tylko może być nawet 4. I to jest wartość fizjologiczna. Nie ma czegoś takiego, żeby chudnąć 10 kg w miesiąc. To nie działa. My byśmy musieli wygenerować takie deficyty, to jest po prostu fizjologicznie niemożliwe. Może warto też nie zwracać tylko i wyłącznie uwagę na wagę i na tracenie tych kilogramów, ale przede wszystkim na to, jak wygląda nasza sylwetka. I nie oszukujmy się, że samą dietą nie osiągniemy takich ładnych efektów zdrowej sylwetki, tylko odpowiednie ćwiczenia spotęgują ten efekt. Dokładnie, to jest prawdą. To tak samo też mogę się odnieść do tego, jak przychodzą panie i widzą tą masę ciała i są przerażone. Ja im robię analizy i mówię, zobacz, tu masz taką zawartość tkanki tłuszczowej. Tłumaczę, jaka jest fizjologiczna. Mamy widełki. Tłumaczę, że najważniejsze to jest skupić się na tej beztłuszczowej masie ciała, bo nie chcemy jej ubytku w trakcie redukcji, dlatego ta redukcja musi być prawidłowo zaplanowana. To białko to już tam, dobra, my sobie je wyliczymy, ale jeszcze musi być prawidłowa proporcja w każdym posiłku, żeby nie doszło do tych ubytków. Ba,
jeśli nawet ktoś trenuje siłowo, chce zwiększać tą masę mięśniową, no to nawet musimy tak założyć, żeby pewne ilości nawet przekroczyć, żeby uruchomić później pewne procesy anaboliczne, więc to też nie jest takie do końca łatwe. Czy możliwa jest jednocześnie redukcja i budowanie masy ciała w jednym momencie, czy jedno wyklucza drugie? Jak to wygląda? Czy jeżeli chcemy się odchudzić, tracimy zbędne kilogramy, czy jest możliwe budowanie masy mięśniowej? Masy mięśniowej jak najbardziej, ja to nawet na swoim osobiście przypadku, tak to jest możliwe, ale właśnie jeśli mamy prawidłowo tą dietę rozpisaną, zaplanowaną, jeśli nie skupiamy się na podaży białka tylko w jednym posiłku, musimy przekroczyć tak zwany próg leucynowy, jeśli przykładowo mamy dietę, te 1800 kalorii, no to wiadomo, jest tam mniej więcej około 4 posiłki. W każdym posiłku musimy się skupić na tym, żeby tego białka było przynajmniej 0,25 mniej więcej koło tego grama tego białka na kilogram masy ciała, więc można sobie to łatwo przeliczyć. Wiadomo, te minimum to jest około 20 gramów. Musi to być jednak białko pełnowartościowe, nie roślinne. Znaczy można wymieszać roślinne, żeby gdzieś tam ten aminogram troszeczkę lepszej jakości mieć w tym posiłku, ale jednak trzeba na to zwracać bardzo mocną uwagę. No i wiadomo, że im więcej ktoś waży, tym więcej tego białka w posiłku potrzebuje, więc jeśli sobie tego białka faktycznie tyle damy, a ustalimy niewielki deficyt, tak jak u osób, które ćwiczą siłowo, te deficyty troszeczkę mniejsze ustalamy, to jest około kilogram, półtorej nawet na miesiąc tkanki tłuszczowej i one tracą faktycznie tkankę tłuszczową. Udaje im się czasem też przy okazji zbudować masę mięśniową. To jest możliwe, no ale umówmy się tutaj, systematyka, praca ciężka, czas i konsekwencja tylko i wyłącznie. No i tak samo jest w każdej redukcji, bo my oczywiście mamy słomiany zapał, robimy coś przez tydzień albo przez 5 dni, przychodzi weekend, wszystko się, że tak powiem, rozjeżdża, później zaczynamy od poniedziałku. To nie będzie tak działać. Musimy być konsekwentni, musimy pracować na co dzień. Owszem, nie możemy wszystkiego traktować zero-jedynkowo, tak też się nie da, tak? Jeśli ktoś nie jest stricte sportowcem, który ma jakiś cel, a po prostu chce też normalnie funkcjonować, no to te 80% zasada do 20 naprawdę też jest wystarczająca. Róbmy przerwy w dietach, nie możemy być ciągle w chronicznym deficycie, bo to często prowadzi do pewnego rodzaju zaburzeń i hormonalnych, i spowolnień metabolicznych. Później ciężko jest takim osobom gdzieś tam osiągnąć ten ostateczny etap, więc często musimy wyjść z tej diety, dać sobie czas, spożywać tą normokaloryczną, że tak powiem, ilość tego pożywienia, tak? Po to, żeby móc z powrotem dopiero zacząć tą redukcję. No to nie powinno być też takie, nie powinniśmy się skupiać też stricte tylko i wyłącznie na tej redukcji. Jedzenie nie musi być skomplikowane. Możemy jeść codziennie to samo, możemy jeść ziemniaki. Kwestia po prostu ilości. Jakość tego pożywienia też oczywiście jest bardzo ważna, tak? Możemy włączać do diety, jak ktoś lubi batonik proteinowy, niech zje ten batonik proteinowy. Jak ktoś lubi szejka, niech wypije szejka. Ktoś lubi pić jogurt pitny wysokoproteinowy, nowy, niech go pije. Wszystko można jeść na redukcję. Ja zawsze też to podkreślam, że jak jest się zdrowym, nie ma potrzeby wykluczać czegokolwiek, no to możemy spożywać tak naprawdę wszystko. Kwestia ilości, naprawdę, to jest kluczowe, tak? No i tej, że tak powiem, no tej systematyki, tak? Tego odmierzania, ważenia, no bo to też jest bardzo ważne. No warzyw oczywiście tych, co rosną nad ziemią, ja tam raczej nie wliczam, komponując posiłki też dla podopiecznych, no ale resztę, no musimy gdzieś tam mniej więcej tą ilość tych produktów komponować, no bo to się wiąże z kontrolą kalorii. Możemy też korzystać z produktów gotowych, ale tylko i wyłącznie, jeśli mamy napisane na nich, tak, że produkt zawiera tyle kalorii w całym opakowaniu. Wtedy można też sobie, że tak powiem, być elastyczniejszym w tym diecie i gdzieś tam sięgać czasem po gotowe rzeczy, kiedy mamy, że tak powiem, mało czasu, nie przygotowaliśmy się i po prostu lepiej zjeść niż nie zjeść, ale zawsze to my mamy wpływ na to, co zjemy, więc zawsze wybieramy to takie lepsze zło. No, nawet jeśli ma to być produkt gotowy. W takim razie ile jeść? Czy lepiej wybrać 3 posiłki dziennie, czy rozłożyć to w czasie na przykład na więcej posiłków? Co jest lepsze dla redukcji? To znaczy może nie dla redukcji, ale dla danej osoby. To jest kwestia osobniczej specyfiki, tak? W zależności od tego, kto ma jaki tryb, jaki charakter pracy, jaki tryb życia. Są osoby, które pracują po 12 godzin, nie są w stanie na przykład zjeść 5 posiłków, więc ja się wtedy nie upieram, żeby im te 5 robić, bo oni po prostu
nic z tego nie wyniosą, nie skorzystają, a najważniejsze jest, żeby się nauczyli jeść, nauczyli się tego, jak jeść i że to pożywienie powinno się pojawiać, więc wtedy po prostu chodzimy na tak zwane kompromisy i jeśli ktoś chce, wymaga ode mnie 3 posiłków, a mam takie osoby, którym po prostu jest tak łatwiej, no to jemy 3 posiłki. Jeśli ktoś chce 5, jemy 5. Ja się zawsze pytam na wizycie u siebie, ile chciałaby pani, pan mieć posiłków w zależności od kaloryki. Oczywiście jak są jakieś kaloryki pod tytułem 5-6 tysięcy kalorii, tam się nie pytam. Tam po prostu narzucam, bo tam nie da rady, tak, zrobić 3 posiłków w tej kaloryce, ale generalnie każdy powinien to sam pod siebie dopasować, tak jak komu będzie wygodniej i tak jest, to jest najłatwiejsze rozwiązanie i najbardziej się sprawdza. W takim razie mamy marzec, za 2 miesiące okazuje się, że udało nam się osiągnąć cel i co dalej, bo często porzucamy dietę, przychodzą wakacje, zaczynają się grille, imprezy i niestety efekt jojo. Jak tego uniknąć? No właśnie, proszę Państwa, najłatwiej jest schudnąć. Gorzej jest tą masę ciała utrzymać tak naprawdę. Mi się wydaje, że to jest kwestia tego, co wyniesiemy z tego przebywania na diecie, tak? Bo nie o to chodzi, żeby przebywać po prostu na diecie. Dietetyk mi coś rozpisał, idziemy z tą książką, a później schudniemy, rzucamy ją za siebie i że tak powiem, powielamy te nawyki gdzieś tam z kiedyś. Chodzi o to, żeby się tego nauczyć jak jeść. To nie jest skomplikowane, bo tak jak podkreślam, możemy jeść wszystko. Najłatwiej jest być po prostu na co dzień aktywnym fizycznie, żeby tą normokalorykę utrzymać, bo no, jeśli my chcemy utrzymać tylko masę ciała, my mamy prawo iść zjeść pączka, nie wiem, iść do jakiejś tam restauracji, ale jeśli będziemy aktywni fizycznie, no to będziemy sobie, że tak powiem, pogłębiać to spalanie kalorii na co dzień, więc może nam się wtedy udać przebywać normalnie w normokaloryce, no ale też musimy umiar zachować w pewnych, że tak powiem, rzeczach, tak? Właśnie grill, piwka i te sprawy, no bo to jest wszystko niestety hiperkaloryczne, nie? Forma na lata, a nie forma na lato, to chyba jest klucz do sukcesu. No, raczej tak, tak mi się wydaje. Chociaż ciężko nam w tym wytrwać, bo często jest tak, że mamy takie rzuty tych diet. Zaczynamy z nowym rokiem, później o tym zapominamy, później się okazuje, że przychodzi wiosna, znowu wchodzimy w dietę, to też chyba nie jest dobre dla organizmu. Znaczy jest wiele takich osób, które mają z tym problem faktycznie i teraz pytanie, dlaczego tak się dzieje? Zawsze trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego tak się dzieje i też ją po prostu wyeliminować, bo są różne przyczyny. To zależy od stanu fizjologicznego danej osoby, czy ktoś jest chory, czy ktoś jest zdrowy, czy ktoś ma zaburzenia hormonalne, które często nam rzutują na to, że gdzieś tam mogą się przyczynić do tego, że ciężej nam jest tą masę ciała obniżać, ale to nie warunkuje tego, że my tego nie zrobimy. Więc należałoby tutaj zacząć od tej strony, powykluczać. Często terapie behawioralne się sprawdzają u psychologów, bo przecież mamy problem z tym jedzeniem, tak? Lubimy aktywować ośrodek nagrody, bardzo lubimy. On jest niezwiązany z tym naszym spożywaniem takim, które ma związek z biologicznym, że tak powiem, głodem, tylko raczej jest związany z tą przyjemnością. No i częściej go aktywujemy, tym jest nam przyjemniej, ale niestety tutaj też dochodzi do wyrzutu, tak często pod wpływem wyrzutu kortyzolu do tego dochodzi, dlatego u osób, które są zestresowane, tak mówię, że zajadają stres, więc no należałoby zacząć od tych czynników, od eliminacji tego. Musimy pamiętać też o, często zapominamy, na redukcję wysypianiu się, a my już wiemy dzisiaj, takie nowe badania są, że im krócej śpimy, tym więcej jemy po prostu w ciągu dnia i dlatego przyjmujemy więcej pokarmów, więcej energii z tych pokarmów, więc tu też należałoby o to zadbać. No, no mówię, no trzeba zacząć od tamtych stron, jeśli komuś się ciągle nie udaje, trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego tak jest i pracować nad nią, wyeliminować ją. Na podsumowanie, czyli nie wybieramy jakichś specyficznych diet, jemy zdrowo, z wyliczeniem kalorii odpowiednich do swojego organizmu i oczywiście ilości białka, węglowodanów i tłuszczy. Czy mamy możliwość wyboru jednak jakiejś diety, na przykład keto, co ostatnio jest bardzo modne, czy ona jest dobra na redukcję? To znaczy tak, na redukcję najważniejsze i najlepszy jest po prostu deficyt energetyczny, więc nie mamy co łapać się za specyficzne diety. Obecnie według nowych badań dieta śródziemnomorska jest dietą najzdrowszą na świecie, więc ja pisząc jadłospisy dla osób, które do mnie przychodzą, no to opieram się, bazuję się tylko i wyłącznie na diecie śródziemnomorskiej. Oczywiście jeśli ktoś tam nie lubi czegoś, no to wykluczamy te produkty. Nie będę kazała na siłę komuś jeść krewetek czy jakichś innych produktów,
produktów, które niekoniecznie by ktoś chciał mieć w swoim menu. Ale ja uważam, że no nie ma sensu szukać specyficznych diet, które są bardzo restrykcyjne i każą nam bardzo wiele produktów wykluczać, bo definitywnie, ostatecznie i tak liczy się deficyt. Będąc w keto, i tak trzeba być w deficycie, żeby schudnąć. Poza tym keto nie jest dietą dla wszystkich. Jeśli mamy problem z lipidogramem, no to tak raczej niekoniecznie, tak? Więc poza tym polska keto, a prawdziwo keto to jest w ogóle przepaść, tak? To nie jest smalec, boczek, jajka wysmażone i karkóweczka. To jest zupełnie keto, to jest oliwa, łosoś, orzechy, awokado, tak? No więc trochę inaczej to wygląda, niż jest przedstawiane. Ja uważam, że mówię, powtórzę się, nie ma sensu szukać specyficznych diet, ustawić sobie deficyt energetyczny, trzymać się tego, włączyć aktywność fizyczną i wtedy redukcja jest banalnie prosta, jeść to, na co ma się ochotę. Kwestia po prostu wyliczonej ilości, możemy sobie zainstalować przecież odpowiednie kalkulatory kalorii, które nam będą pomagać. Jest mnóstwo aplikacji, gdzie możemy wrzucać dany produkt w tą aplikację, patrzeć, jakie on ma wartości odżywcze, w ilu gramach będzie taka i taka zawartość energii, jakie będą makroskładniki, przy czym warto też zwrócić uwagę na witaminy i minerały. To też jest bardzo ważne w aspekcie redukcji, dlatego że sama redukcja już powoduje to, że my zabieramy pewną ilość energii. Jeśli zabieramy energię, to zabieramy też składniki mineralne, więc tu często też suplementacja jest dość istotna, żeby uzupełnić to, czego nie możemy dostarczyć z dietą. Bardzo kluczowa jest tutaj oczywiście witamina D, którą musimy i tak suplementować już cały rok, ale i podaż żelaza w diecie. Ciężko jest napisać dietę w deficycie, taką nawet na 1800 kalorii, żeby to żelazo się zgadzało. Czyli wtedy na własną rękę możemy suplementować żelazo? Czy to jednak nie, jest... na własną rękę nigdy nie powinniśmy suplementować właśnie żelaza, dlatego że jest to pierwiastek dość taki, no nie powinno się go suplementować tutaj. Ja bym wolała, żeby jednak lekarz, jeśli już coś w aspekcie żelaza. Wyniki badań. Dokładnie, poza tym wystarczy sobie oznaczyć poziom ferytyny, już wtedy wiemy, jaką mamy zawartość żelaza w organizmie, dlatego że ferytyna jest tak zwanym magazynem żelaza w organizmie. Zwykłą morfologię można zrobić, tam też już możemy wychwycić, czy jest niedobór żelaza, B12, kwasu foliowego. Ogólnie powinniśmy też te wyniki badań robić też przynajmniej raz na pół roku, żeby kontrolować, tak? Możemy wiele się dowiedzieć z podstawowych wyników badań w aspekcie żywieniowym. Czy my prawidłowo się odżywiamy i w lipidogramie, i w próbach wątrobowych, i kreatynina dużo nam powie, i kwas moczowy nam dużo powie, więc wystarczy sobie, to są wszystkie badania na kasę chorych, tak? Wystarczy sobie je porobić i wtedy gdzieś tam zinterpretować z lekarzem bądź z dietetykiem i wiemy, czego nam brakuje, co włączyć do diety, ewentualnie czego jest za dużo, co powinniśmy wykluczać. W takim razie, jakie suplementy możemy brać, ewentualnie bez robienia badań czy konsultacji z lekarzem? No na pewno obligatoryjnie witaminę D, która już jest obecnie jako lek sprzedawana bez recepty, więc można już kupić świetne dawki, 4000 jednostek za nieduże pieniążki, więc to jak najbardziej można sięgnąć po probiotyki dobrej jakości tak samo, żeby uzupełnić naszą dietę, szczególnie jeśli mamy predyspozycję do infekcji. Tutaj warto, oczywiście każdy szczep jest dedykowany pod daną infekcję, więc warto na ten temat poczytać, ewentualnie poradzić się kogoś, kto się na tym w cudzysłowie zna, tak? Więc to są takie podstawowe dwie rzeczy, które ja mogę polecić, resztę raczej kontrolując wyniki badań, bo często my bierzemy suplementy niepotrzebnie, bo coś nam jest, bo coś tutaj. Pamiętajmy, że suplementy są uzupełnieniem diety, a nie powinny być jej podstawą. Podstawą jest żywienie zawsze, więc my tak naprawdę codziennie i tak możemy sobie wszystko z pożywienia wyciągnąć. No z warzyw, te najważniejsze pierwiastki, ja zawsze mówię, jedzcie dużo warzyw, do każdego posiłku powinny się te warzywa pojawiać, oczywiście w postaci surowej. Jeszcze bardziej biodostępne są wtedy te witaminy, minerały. I tak naprawdę możemy sobie zapewnić już prawidłowe funkcjonowanie, nawet będąc na tej redukcji. Jeszcze jedna ważna kwestia alkoholu, bo często zwracamy uwagę na to, co jemy, potrafimy to wyliczyć, niby jemy zdrowo, a później po godzinach wypijemy piwo i nie wliczamy tego do kaloryki. W ogóle jaki wpływ ma alkohol na naszą dietę? Destrukcyjny. Tak krótko, zwięźle i na temat, więc ja generalnie na redukcję, jak ktoś do mnie przychodzi i mam takie pytanie właśnie w ankiecie, czy ktoś spożywa alkohol, ktoś tam okazjonalnie, ja często wypytuję, jak często, no mamy takie tendencje do lekkiego nadużywania tego alkoholu, jakie społeczeństwo, no jest gdzieś tak wkomponowane w to nasze życie.
Oczywiście każdy niech sam sobie tutaj oceni, ile tego alkoholu wypija, ale co jest takiego złego w tym alkoholu? Ilość kalorii, których nam dostarcza. I to jest problem na redukcji, dlatego że od poniedziałku do piątku się świetnie trzymamy, później przychodzi weekend, butelkę wina wytrawnego to jest 750 kalorii, jedno piwo około 250, kieliszek wódki czy 40 oczywiście, tak? Taka co w restauracjach serwują, nie to co w domu my sobie tam lejemy, no to więc ta 40 to jest 110 kalorii, więc to jest bardzo dużo. Zawsze przy alkoholu będziemy sięgać dodatkowo po jakieś przekąski, po jakieś produkty, których oczywiście nie wliczymy w nasze makro i no nie schudniemy, po prostu nie schudniemy, bo ten deficyt, który sobie wypracowaliśmy przez 5 dni, podbijemy sobie na weekend i później od poniedziałku będzie to samo i to jest takie błędne koło i to się bardzo często zdarza. Także ja nie zalecam spożywania alkoholu ogólnie, bo jest niezdrowy, ale też jeśli ktoś chce redukować, no to po prostu bardzo ciężko. Jeśli chodzi o sam smak pewnych napojów alkoholowych, no to warto tu się zastanowić nad wyłączeniem po prostu alkoholi zero, bo są takie na rynku, są wina zero, są prosecco zero, są piwa zero, one mają połowę mniej kalorii, jeśli nie są jakieś tam smakowe, więc jeśli komuś zależy faktycznie na danym trunku ze względu na smak, na te walory smakowe i tak dalej, no to warto ewentualnie to podmienić, zamienić, ale jednak tą ilość nadal też powinniśmy kontrolować, bo to są też kalorie. To w takim razie polecamy bezalkoholowe wino, czerwone, wytrawne, które też zawierają dużo polifenoli i wpływa korzystnie na nasz organizm. Oczywiście to bezalkoholowe. Oczywiście, jak najbardziej. No, tam będzie troszeczkę resweratrolu, więc no, jak ktoś lubi, no to ja oczywiście polecam, aczkolwiek zakwas buraczany będzie bardziej korzystny. I tym akcentem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję za udział w naszym programie, Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.